HDMI to zarówno nazwa interfejsu, jak i kabla służącego do jednoczesnego przesyłania dźwięku i obrazu w formie cyfrowej. Prace nad nowym standardem rozpoczęły się w 1999 roku. Brało w nich udział kilka firm, m.in. Fujitsu, HP, IBM czy Intel. W 2000 roku powstała pierwsza wersja standardu HDMI, oznaczona jako HDMI 1.0. Kolejne specyfikacje wprowadzone w późniejszych latach różniły się maksymalną rozdzielczością i głębią koloru. Od wersji HDMI 1.3 dodana została obsługa nowych formatów dekodowania dźwięku wielokanałowego, czyli Dolby True HD oraz konkurencyjnego DTS HD Master Audio. Dużym krokiem w rozwoju i upowszechnieniu HDMI było wprowadzenie standardu HDMI 1.4, kiedy to dodana została obsługa Ethernet. Pozwoliło to na udostępnienie internetu między telewizorem a amplitunerem. Wystarczy, że tylko jedno urządzenie podłączone jest do internetu. Kolejnym ułatwieniem było wprowadzenie ARC z angielskiego Audio Return Channel, czyli kanału zwrotnego audio. Funkcja ta umożliwia przesyłanie sygnału z telewizora do amplitunera. Rozwiązanie jest przydatne, gdy korzystamy ze Smart TV. Wówczas źródłem dźwięku jest telewizor. Dźwięk przesyłany jest do amplitunera bez konieczności podłączenia osobnego kabla. Specyfikacja 1.4 zdefiniowała również najpopularniejsze formaty 3D i rozdzielczości dla urządzeń wyposażonych w złącze HDMI. Ustandaryzowane zostały parametry wejściowe i wyjściowe dla domowych systemów 3D do podwójnego przesyłu rozdzielczości 1080 pikseli. Aktualnie obowiązująca specyfikacja to HDMI 2.0b. Pozwala ona na obsługę kolorów Deep Color 444, HDR, BT2020 oraz najnowszego standardu Dolby Vision, który wspierany jest przez każdy nowy amplituner. Maksymalna przepustowość złącza wzrosła do 18 gigabitów na sekundę. Dzięki tym zmianom za pomocą kabla HDMI zgodnego ze standardem 2.0b możemy przesyłać obraz w rozdzielczości 4K Ultra HD, czyli 3840x2160 pikseli przy 60-hercowym odświeżaniu obrazu. Ponadto, dzięki wprowadzeniu możliwości odtwarzania obrazu w formacie 21:9, używając kabli HDMI najnowszej specyfikacji, można w domowych warunkach poczuć się jak na sali kinowej. Wszystkie te cechy sprawiają, że jest to najczęściej używany standard do przesyłania obrazu i dźwięku w formie cyfrowej. Obecnie standard HDMI wykorzystywany jest do podłączenia telewizora z amplitunerem kina domowego, odtwarzaczem Blu-ray lub komputerem. Kabel HDMI wykorzystujemy również do przesyłania obrazu do projektorów. Należy wspomnieć, że standard HDMI jest wstecznie kompatybilny. Oznacza to, że kabel HDMI 2.0b obsługuje również HDMI 1.4 oraz HDMI 1.1. Wybierając kabel, szczególną uwagę należy zwrócić na jego wykonanie. Kable wysokiej jakości posiadają solidny, pozłacany wtyk, który zapewni najwyższą jakość przesyłanego sygnału. Dokładnie obejrzyjmy mocowanie wtyku do przewodu. Jest to newralgiczne miejsce, podatne na uszkodzenie podczas wkładania i wyjmowania przewodu. Sztywne i solidne połączenie zapewni trwałość kabla przez długi okres.